Wczoraj tuż po godzinie 18 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Sarnówek Mały doszło do pożaru użytkowanego budynku. Po dojeździe do zdarzenia łącznie zadysponowaliśmy 9 samochodów ratowniczych i aż 42 strażaków. Po przybyciu na ratowników do miejsca akcji stwierdziliśmy, że doszło do pożaru budynku gospodarczego, konstrukcji drewnianej o powierzchni około 300 metrów kwadratowych. W obiekcie przechowywane było drewno opałowe i elektronarzędzia. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. Pożarem objęta również była pobliska trawa w ilości 5 arów. Istniało zagrożenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki i nieopodal zaparkowane samochody. Nasze działania oczywiście polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, na opanowaniu pożaru, następnie dokonaliśmy rozbiórki nadpalonej konstrukcji oraz całkowicie dogasiliśmy pożar. Akcja trwała ponad 2 godziny. Przy tym zdarzeniu pomagał nam właściciel składowane drzewo opałowe przerzucić przy pomocy ładowarki. Co jest jeszcze istotne, taka duża ilość sił i środków zadysponowanych do tego zdarzenia wzięła się stąd, że strażacy z Lipska otrzymali zgłoszenie, że prawdopodobnie tutaj w okolicy Sarnówka pali się las i zadysponowali cztery swoje zastępy. Strażacy z Lipska, szukając tego pożaru lasu, trafili na nasz pożar, bo chodziło właśnie o ten pożar, a z daleka było widać, jakby palił się las. I stąd taka ilość, duża ilość zastępów przy tym zdarzeniu.